Lecimy z tematem pomału 2 godziny, z odpowietrzaniem układu około 3 godziny. Robi tu się tak troszkę niemiłosiernie ciepło. Na powrocie mamy 57, na zasilaniu mamy takie 60. Ten troszeczkę okłamuje, ten tak w miarę pokazuje, by musiał temu pastę dać albo go jakoś przymocować lepiej. No może, że po prostu taka jest temperatura. Bo ten pokazuje 39, choć jak dotykam grzejnika, to mam nawet takie 66. Robi się ciepło. Przewody są na 60 stopni, te ogrodowe, więc one jeszcze dają radę, ale one się zrobiły takie naprawdę fajne, mięciutkie, elastyczne. Ale więcej będę, raczej nie będę więcej ich żyłować. Na samym silniku mamy około 70 stopni na powrocie. Silnik ma optymalną temperaturę. Może nie będzie widać. Spróbuję jakoś to zrobić, żeby było widać. Chyba nie uda mi się. Mamy 2 godziny i 11 czy 17 minut testu. Nie wiem, czy widać. Poczarowałem bak, jak widać się stoi w ten sposób, bo nie byłem pewny, czy wskaźnik poziomu paliwa działa, bo faktycznie przerabiałem tutaj troszeczkę te całe mocowanie, wymieniłem raz, dwa, trzy śruby, tutaj jest masa, minus podłączony, więc jest to doziemione, żeby nic nie przeiskrzyło, doziemione, no. Zminusowane, zmasowane. Tutaj nic nie zmieniałem, troszeczkę tylko te przewody poogarniałem. Będę musiał ogarnąć sobie dłuższe do kolejnych testów. Lecimy już na jednym akumulatorze. Odczepiłem drugi i kable rozruchowe. No muszę nie zapomnieć o śrubokręcie. Tutaj wyjechaliśmy to do zera, bo chciałem, żeby pokazało mi, ile jest benzyny. Wyjeżdżamy wrześniową benzynę. Zauważyłem taką dziwną rzecz, jedną. I to jest, to będzie pytanie dla znawców samochodów. Jak daje obroty. Faluje w pewnym zakresie obrotów. I jak tutaj sobie nawet podglądam na obrotomierz. To jakoś, żebyście widzieli. Działa tak mocno zero-jedynkowo. Układ i albo daje bardzo duże obroty, albo utrzymuje małe, więc nie wiem, czy coś jest w obwodzie przepustnicy, czy gdzieś coś w kablach mam pojarane, albo okej, bak się przewrócił, albo coś jest nie tak po prostu z benzyną, bo benzyna jest troszeczkę stara, więc też może ta liczba oktanowa nie pasuje za bardzo. Robiłem taki sobie eksperyment, tutaj nie będę to pokazywać, dlatego ten śrubokręt tam jest. Wciskałem sprzęgło i zmieniałem biegi sobie. Bo tutaj może nie będzie widać, ale się to kręci. De facto mogę sobie nawet teraz przerzucać. Bo nie ma obciążenia i proszę tego nie naśladować, mogę zatrzymać, bo jest na luzie. No i muszę na pewno wymienić olej w przekładni, bo coś tam szeleści. Tak samo jak tutaj ten pan szeleści, ten wentylatorek na alternatorze. Sam alternator jest pasożytym w układzie, można powiedzieć. Spróbuję to jakoś pokazać. Nawet widać 150 W tylko daje skubaniec.
Włączył się mu tryb oszczędnościowy możliwy. Z racji, że utrzymuje napięcie takie typowe dla akumulatorów, czyli takie 26,4. Na układzie coś podobnego jest. Sobie przejdziemy od razu tutaj. To będę chciał pokazać. Najlepiej na tym, panie. O, złapię. 26,4,5. I tak utrzymuje. Czyli po pewnym czasie ładowania on sobie się dostosował. Reszty regulatorów tak samo. Gdzie muszę sobie przejść? W chałupie lecę około między 1,5 a 2 kW, ciągnę non-stop, więc ten temat, jak to się mówi, leci kabarecik, lecą kilowaty, ale też palę benzynę, no ale trzeba silnikowi dać się porządnie nagrzać. Grzejnik jest taki już, no jeszcze idzie go dotknąć, ale te kable będzie trzeba poprawić, więc za niedługo. Więc na razie leci. Jest taki konkretny test stresowy, bo jest ciepło i de facto nie ma gdzie oddawać temperatury. Dobrze. Problem z tym, że nie umie wkręcać na obroty, rozwiązałem. Spróbuję to jakoś pokazać. Zaczyna mu benzyny brakować. Problem polegał w tym, że moja stacyjka ma, no, spróbuję od tej strony pokazać, ma dwójkę i trójkę. Trójka pozycja to jest jakby do rozruchu i non stop miałem na trójce, czyli jakby rozruch, i troszeczkę widocznie inaczej komputer steruje, a jak mam w dwójce, to wszystko działa, a jak jest w trójce, to też działa, więc szczerze ciężko mi powiedzieć, ale to sobie zmienię, że będziemy mieli w bójce, a poziom 3, czyli do rozruchu, teraz mam szeregowo przez dwa styki zrobione. Postaram się to zobaczyć, pokazać wam. Idzie to przez dwa styki. Tutaj szeregowo, tu jest mostek z tyłu. Nie będzie widać, bo za jasno jest. Wrzucę najpierw zdjęcie. Po prostu zrobię trzecią pozycję styku, że będziemy wykorzystywać jeden z tych styków, czyli rozruch będzie tak jak w stacyjce. Tak profilaktycznie. Możliwe, że jakiś kabel też jest luźny. Albo silnik po prostu się w końcu nagrzał. No bo utrzymujemy odpowiednią temperaturę. Nie słyszałem, żeby się wentylator odpalił. I robimy pomału 3 godziny testu. Co silnik chodzi i na razie nic nie wybuchło. Jedynie przewody się zrobiły troszeczkę bardziej takie, powiedzmy, miankie. W środku wszystko leci. Leci kabarecik, góra, dół. Mamy większą temperaturę, przegazowaliśmy, to też więcej tej temperatury wygonił. Odpaliłem jeszcze jedną grzałkę w bojlerze i lecimy jak Pershing. Z drugiej strony nie za bardzo. Gotowaliśmy obiad i tak dalej. Regulatory się obudziły, troszeczkę dało więcej, a niestety agregacik pasożytuje na układzie, można powiedzieć,
bo jeżeli nie ma potrzeby, to po prostu nie wpycha prądu do układu. Dlatego pchamy tylko 60-50 W, więc praktycznie nic. Podbijamy tylko napięcie na końcu układu. Więc no, jest ok. Tutaj wszystko bez zmian. Czekam, aż się skończy benzyna, wyjedziemy to do zera i tyle w temacie. Jak będzie wszystko zrobione, to zrobimy test spalania, ale muszę się pozbyć jeszcze kilku rzeczy. Później raz musimy go odpalić, żeby komputer sobie spamiętał wszystko. Prawdopodobnie dlatego teraz wszystko działa, bo komputer się dostroił. To sądy lambdy i tak dalej. Ale też mnie cieszy, że tam na końcu tłumika nie ma tyle wody co ostatnio. Nie wiem, z czego to się bierze, ale jest ok. Więc nie zagaduję. To tak jest, jak to się mówi, dodane na koniec. A tutaj coś mi przerywa po prostu przy tym. No widzicie, tutaj coś jest nie tego jest do końca. Jakiś kabel widocznie. No ale to jeszcze wszystko jest do opracowania. Mamy około 800 obrotów, co jest normalne. Jak się bawiłem, fajnie ciągnie. Jest fajne podciśnienie. Szkoda, że nie mam zegarów, by sprawdzić, jak to wygląda podciśnienie, czy wszystko jest szczelne, ale to może kiedyś. Jedynie tutaj widzę, że coś zaczyna mi moczyć. To wszystko będę musiał wyłapywać i uszczelniać. Stawiam, że ta temperatura nie służy do końca tym złączkom. No ale jak będzie interkonektor z chatą zrobiony, to jesteśmy w stanie wszystko oddać bez zająknięcia, więc takich temperatur tutaj nie będziemy uzyskiwać. A na silniku mamy dalej optimum, a wentylator jeszcze nie ruszył od początku testu, choć mamy fajnie ciepło na zewnątrz i troszeczkę go gazujemy. Dobra, chyba więcej dogrywek nie będzie, może że jeszcze coś wyjdzie. Jeszcze nie wiem, na ile mi benzyny wystarczy. Ta wskazówka jeszcze może raz tyle, co te pole jest czerwone, zejść niżej. To myślę, że jeszcze z pół godziny do godziny pojedziemy. Z racji, że test już pomału trwa, może będzie widać, może nie. 5 godzin. Ja nie widzę, może wy widzicie. 5 godzin pomału trwa test i jakoś z tego baku za bardzo nie ubywa. W dodatku agregat sobie leci troszkę w kulki. W sensie, że produkujemy tylko 103 W. Przygotowałem sobie takie coś, że mam grzałkę przygotowaną 1000 W na gniazdku. Jak widać, mamy podane zasilanie już. No i zasilimy 1000 W i zobaczymy, co się będzie działo. Dobra, ruszył licznik konkretniej. Ruszył wentylator. Tutaj zaraz powinna temperatura spadać. I zobaczymy też, jak napięcie zacznie spadać. A chyba musimy go na sztywno zrobić. Tu będzie szybciej. Mam takie coś, że na sztywno. Zaraz powinni się wszyscy obudzić, jak to się mówi. I ciągniemy 1045 W, czyli mniej więcej to odpowiada temu, co ja bym chciał. Tu zasuwamy 1 kW, tutaj 2 kW, plus jeszcze cały dom leci, więc o, już temperatura zaczyna spadać, bo zaczyna działać przedmuch, stąd ciągnie, stąd wypycha, leci ciepłe powietrze. Prawie 26, ale ten dokładnie pokazuje. Spróbuję pokazać wam.
25,8. Dobra, pasuje. Zobaczymy, co agregat na to. Zlekrza ma wyjechane na to, co się dzieje. 135 W. To mi się nie podoba. Ale widzi, że ma niskie napięcie, ale dalej nic. Dobra, trzeba dać temu czas, poobserwujemy, co się będzie działo. Mam nadzieję, że ruszy. Ewentualnie będzie trzeba coś przy alternatorze pokopać. On powinien teraz nadganiać napięciem. No i mamy 5 godzin testu. Spróbuję to jakoś pokazać. 5 godzin testu już leci. Czyli 5 godzin jest mniej więcej uruchomiony sam agregat. A odpowietrzanie prawie że 6 godzin. W międzyczasie próbuję edytować film, no ale mam na tyle czasu, żeby kombinować, co z tym tutaj zrobić. Spadek napięcia troszeczkę jest. Lecimy z tematem. Kręcimy. Kręcimy. Temperatura spadła. Niecałe 26. Zobaczmy tu. Mamy 30 amper z trackera. No zobaczymy. Jak coś, to zaś będzie krótka wstawka. Mam nadzieję, że agregat się obudzi i zaczniemy coś konkretniejszego pompować, bo na razie w kulki leci. Zrobimy sobie pomiar temperatur, co mamy na instalacji. Jak widać, mamy na 60 na zasilaniu. Na powrocie mamy 70, rura z rekuperatora, żeby troszeczkę schłodzić, bo w środku jest naprawdę niemiłosiernie ciepło. Na agregacie mamy 70 stopni. No, chciałem pokazać, ile trwa test, tylko od wibracji zegarek sfiksował i przełączył się. No, ale widać 8, niecałe 9 godzin testu leci. Niech się schłodzi zegareczek. Na silnik gorący po tylu godzinach. Jak widać, 8 godzin testu samego biegu silnika. Niestety nie umie wypalić tej benzyny. Myślałem, że będzie krótko to trwało, ale niestety. Obroty podkręcone na silniku dzięki prowizorce, jak to zawsze. Bo wychodziło na to, że póki nie ma odpowiednich obrotów na alternatorze, to on się przegrzewa i póki się przegrzewa, nie dostarcza takiej mocy, co trzeba. Taki mechanizm samozachowawczy. Więc na zdjęciu mamy porównanie, jak schłodzony był i obroty były, a tutaj jak teraz sobie śmiga, bo nie ma obciążenia. Niestety jeszcze pojawiły się po drodze jakieś tam drobne wycieki, no ale jak to się mówi, wszystko leci. No i mamy pokazane nam mniej więcej, na jakich obrotach lecieliśmy, a teraz się silnik będzie schładzał, żeby już kończyć tą nierówną walkę, bo praktycznie cały dzień przy agregacie spędzony. Tym bardziej, że było ciepło, to dało troszeczkę to w kość. Ale test udany, wiadomo co poprawić, będziemy działać dalej. I jeszcze troszeczkę roboty i będzie gitara. Więc cały test, prawie 10 godzin z posprzątaniem. Więc dziękuję, do zobaczenia, cześć.